Witam wszystkich moich szanownych widzów w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj na podnośniku Aprilia Classic 50 z roku 99 z silnikiem AM5. AM5, ponieważ posiada on skrzynię pięciobiegową. A co delikwenta boli, to już za chwilę. Klient zgłosił mi, że podczas jazdy silnik zaczął stukać i zgasł. Więc muszę zdiagnozować, poszukać usterki, zobaczyć co się dzieje, co boli ten silnik. Także przystąpię do próby jakiegoś tam, że tak powiem, diagnozy. Pokażę Wam co tam się dzieje, żebyście mogli zobaczyć. Ewentualnie jeśli w Waszych silnikach będziecie mieli taki problem, to będziecie mogli to szybciej sobie rozwiązać. Zaczynamy. Z racji tego, że te silniki w tym modelu nie posiadają startera nożnego, spróbuję przekręcić troszeczkę rozrusznikiem i zobaczymy co się będzie działo. Także ja spróbuję uruchomić silnik. Łamatko, jak słyszycie, nie jest ciekawie, chyba to słyszeliście, tak? Moi drodzy, coś łupie w silniku niesamowicie, silnik chce odpalić, tak jakby miał kompresję. Ja jeszcze zdejmę pokrywę koła magnesowego tutaj, z tej strony i zobaczymy co tam się dzieje, kręcąc ręką, zobaczymy czy to może wał korbowy, czy to coś w skrzyni. Dobra, odkręcam, żeby dużo nie gadać, sprawdzimy co tam się dzieje. Zdjąłem już pokrywę koła magnesowego, zrobimy sobie tu zooma, moi drodzy. Kręcąc tym kołem, masakra, powiem Wam tak, kompresja jakaś jest, przy której ten silnik na pewno jeszcze pojedzie, ale nie będzie do końca, że tak powiem, sprawny, no bo przy tak niskiej kompresji sprawność silnika nie jest już taka, jakby miała być. Słychać wyraźnie, że gdzieś jakieś łożyska na wale korbowym się sypnęły. Luz. O! Ja zbliżę jeszcze bardziej, żebyście mogli zaobserwować tutaj na krawędzi koła zębatego rozrusznika. Zobaczcie. Jaki tu mamy potężny luz. Mam wrażenie, że chyba albo pęknął wał korbowy, z tamtej strony łożysko wału albo czopko wału korbowego się złamał, albo rozsypało się kompletnie łożysko. Moi drodzy, no co mi zostało? Wypuszczę olej z silnika, no i odkręcę tamtą stronę, zobaczymy co się dzieje w tym silniku. Zdjąłem już pokrywę sprzęgła z prawej strony silnika. Na pierwszy rzut oka powiem Wam szczerze, wygląda tutaj, że wszystko jest w porządku. Na pewno ten szum wydobywający się nie jest spowodowany tym, że tu gdzieś coś, jakaś zębatka lub sprzęgło, ale jak już widzę też łożyska skrzyni biegów też raczej będą do wymiany. Ewidentnie rozsypało się łożysko wału korbowego od strony magneta, od strony koła magnesowego. Cóż, muszę teraz zrobić kosztorys, mniej więcej oczywiście, bo żeby coś więcej powiedzieć, no to muszę zerknąć do środka. Wstępny kosztorys zrobię z łożyskami skrzyni biegów. Będę musiał się skontaktować z klientem, skonsultować, no i zobaczymy jak się nasza sprawa dalej rozwinie, czy będziemy naprawiali, czy też nie. Przy przebiegu jeszcze chciałem dodać, że ten silnik ma przebieg ponad 20 tysięcy. Górna granica, którą daje producent na ten silnik, to jest 25 do 30 tysięcy kilometrów. Oczywiście używając dobrego oleju do mieszanki. W skrzyni biegów był nalany olej Motul, także od razu go czuć, że to jest Motul. A jak pachnie Motul, to ci, którzy leją, to wiedzą. A ci, którzy nie wiedzą, no to możecie go powąchać, taki, ja to mówię, perfumowany olej. Więc tak jak mówię, ponad 20 tysięcy przebiegu ma ten silnik, więc no, powiem Wam szczerze, no, zbliża się jego kres i chyba trzeba będzie przeprowadzić remont, ale tak jak mówię, powiedziałem wcześniej,
To już zależy od klienta, co będzie chciał z tym zrobić. Tak, moi drodzy, jak widzicie, silnik rozebrałem. Już darowałem sobie cały ten proces rozbierania i pokazywania tego na filmie, bo to naprawdę już taki film jest u mnie na kanale, jeśli chodzi o rozbieranie i składanie silnika. Postaram się pokazać silnik, jeszcze przepraszam, film, pokazać na filmie, jak się go składa. Jak widzicie, przeczucie mnie nie zawiodło. Rozsypało się łożysko z lewej strony na wale korbowym, moi kochani. No, kulki się zrobiły, brzydko mówiąc, nawet dziurawe, zobaczcie. Wybite kulki się zrobiły tak, że głowa boli, więc łożysko się rozsypało. Całe szczęście, moi kochani, sprawdziłem cylinder, głowicę, jest tutaj wszystko w porządku, więc tego nie musimy wymieniać, nie będziemy robili żadnych kosztów, klient nie będzie ponosił większych kosztów naprawy. Zostało mi tylko wyczyszczenie wału korbowego, bo z tej strony wszystko bardzo brudne było, jakiegoś oleju. Wał korbowy w najlepszym porządku, nic nie szumi, wszystko czyściutkie, więc zostało nam wyczyścić kartery silnika i zacząć składać silnik od podstaw z powrotem. Moi drodzy, silnik już wyczyściłem, kartery wymyłem, bo były tak ubrudzone, że głowa boli. Jak widzimy, łańcuch był, spadł chyba komuś, troszeczkę wybrało tej osłony, ale myślę, że ten uszczelniacz będzie tu trzymał. Zamontuję go od tamtej strony, dobra. Moi drodzy, nie powiedziałem wam jeszcze najważniejszego. No, łożysko się rozsypało z lewej strony od koła magnesowego. Drugie łożysko też już było zmęczone, ale jeszcze by pojeździło. Więc ja proponuję zawsze zrobić taką swoją wewnętrzną ekspertyzę, co mogło doprowadzić do tego, że to łożysko się rozsypało, prawda? Ja zawsze przeprowadzam taki wywiad z klientem. No, jeśli jest to wasz klient, no, to trzeba z nim wywiad przeprowadzić, że tak powiem, i zapytać, jak to się stało, w jakich okolicznościach i tak dalej, czy był olej, czy nie zapomniał tego oleju. Wiecie, to są rzeczy, o które pytamy i bardzo ważne dla nas mechaników, żeby dojść do tego, dlaczego taka usterka nastąpiła. Moi drodzy, troszeczkę dziwne, że to jedno łożysko akurat padło, a to drugie nie, skoro się zużywają praktycznie równomiernie. Ja wiem, że łożysko z prawej strony ma większe opory, pracuje pod większą presją, ponieważ jest na przekładni napędowej, całego układu napędowego, prawda? Skrzyni biegów, kosza sprzęgłowego, no i ciągnie cały silnik. Moi drodzy, ja wyczyściłem silnik dokładnie, ale ja to jestem uparty i zawsze szukam, sprawdzam wszystko. Pamiętacie, co mówiłem o otworach, które są tutaj w silniku, które smarują łożyska. Nie wiem, czy wy to widzicie tutaj, ja spróbuję to jakoś zoomować. Spróbuję to wam pokazać. Poświecę latarką od dołu, żebyście mogli zaobserwować jedną rzecz, którą ja zauważyłem. Jak to będzie widać, to będzie super. Wpuszczę tu trochę światła do tego rowka. Nie wiem, czy to widać, moi drodzy. Ale w środku jest odłamek metalu. On może nie jest taki, o, teraz go widać. Nie jest taki duży, ale troszeczkę przesłania ten otwór. I mógł być przyczyną tego, że to łożysko poleciało. No dlaczego? No troszeczkę zaburzony tutaj był przepływ tego wszystkiego. Nawet to widać tą blachę z tej strony, zobaczcie. Nawet widać tutaj, jak wystaje kawał jakiejś blaszki. Spróbuję wycisnąć jakoś. Oj, zaciśnięte. O, chyba kawałek łożyska padło. Zobaczcie. To mogło być między innymi przyczyną tego, że to łożysko poleciało, a tamto nie. Także no, ale myślę, że to łożysko ze zmęczenia już na 20 ponad tysięcy kilometrów przebiegu. Łożysko mogło być już po prostu zmęczone. Dobra, łożyska i skrzyni to już mam tutaj powymieniane, także założę teraz łożyska do karterów, zamontuję wał korbowy, będę składał silnik. Jak widzicie, zamontowałem już wał korbowy, zamontowałem skrzynię biegów, zostały mi jeszcze do zamontowania dwa wodziki i połączenie jest tutaj z wybierakiem, więc teraz to uczynię, że to tak nazwę. Z tym, że tutaj to powiem wam, nie jest to proste, bo trzeba tu sobie unieść tą zębatkę jedną.
Tamto to był pryszcz, ale to jest dosyć trudne, więc chcę Wam to pokazać. Czasem jest tak, że trzeba to wyjąć jeszcze raz. Wkładamy wodziki dolne. Wodzik oczywiście. Czy to widać, ale... Dolny wodzik, ok. Górny wodzik. Teraz zakładamy wybierak. Pamiętajcie o podkładce. Pamiętajcie o podkładkach, o których mówię zawsze, żeby nie zapomnieć ich zamontować. Ok, to założymy. Tak. Jest super. Teraz wkładamy sobie górny wodzik do wybieraka. Teraz dolny. Można sobie pomóc śrubokrętem. Jest zawsze łatwiej, moi drodzy. O, bliskie to wszystko, to taka stal jest. Twarda, że... O, właśnie tak. Możemy sobie przekręcić również to. Sorki za potrącenie. Tutaj statywu. Coś mi tu nie pykło. Ale to zaraz to ogarniemy bezproblemowo. Może wyjmę ten górny, zajmę się tym dolnym. Wtedy będzie wszystko ok. O, tak. O, jest. Teraz górny. Odpowiednio sobie. Ustawić. O, jest. I teraz na końcu wkładamy oś, całą prowadnicę tych wodzików. Trochę to trwało. Ja wiem, że telewizja nie lubi i radio ciszy, a telewizja jak nic się nie dzieje na ekranie. Ale czasem tak bywa, że o, jest. Dobra, skrzynia jest gotowa. O, tylko wystarczy teraz znaleźć biegi. Wszystko ok. Teraz przygotuję sobie wszystkie elementy wewnętrzne jeszcze, żeby sobie tutaj wybierak, oś startera, wróć, żeby zamontować oś dźwigni zmiany biegów. Przygotuję to sobie, Wam zaraz pokażę. Wałek, zresztą jak widać, wałek wyrównoważający też jest zamontowany. Moi drodzy, podsumowanie teraz tej skrzyni biegów. Pamiętajcie, te wodziki są tutaj ponumerowane. Jedynka na dole, dwójka u góry. Ten trzeci wodzik z wałka pośredniego ma być na samej górze. Ja się wcześniej pomyliłem, bo przy suchym teście wyszło mi to, że ta skrzynia nie pracuje. Ma być tutaj na samym w górnym rowku. Dwójeczka ma być w środkowym, a jedyneczka ma być w rowku na samym spodzie. Więc teraz już wiemy. Silnik, a pamiętajcie, to jest silnik AM5, pięciobiegowy, pięciostopniowa skrzynia biegów. Więc w AM6 to wygląda identycznie, z tym, że jest troszeczkę więcej tych trybów, tak? Dobra, lecimy zresztą. Oś dźwigni zmiany biegów zamontowana, wszystkie podkładki uzupełnione, moi drodzy. Także tutaj podkładki nie ma, ponieważ nie ma jej w ogóle w komplecie, więc jej nie ma. Przystąpię teraz do zamykania silnika. Pamiętacie, że jak zawsze mówię, że wszystkie powierzchnie powinny być odtłuszczone. Oczywiście już to wcześniej zrobiłem, żeby silikon nam tutaj się nie wyśliznął. Nie może to być tłuste. Ja używam zawsze benzyny ekstrakcyjnej, bo jest to moim zdaniem najlepszy środek, jeśli chodzi o takie coś. Zawsze sobie te krawędzie jeszcze po umyciu dodatkowo przecieram, żeby były suche. Zaraz nałożę szczelniwo i będę zamykał silnik. Moi drodzy, tak założone szczelniwo, silikon lub jakaś pasta uszczelniająca. Nakładamy tyle sobie, czekamy z 15 minut, aż to troszeczkę sobie stężeje, żeby to za bardzo nam nie wypłynęło. I potem zamykamy silnik. Ja już to zrobię poza kamerą, wcisnę to wszystko, założę, żeby było na gotowo. Oczywiście ja zawsze nagrzewam łożyska wewnątrz opalarką. Jedno i drugie z wałka zdawczego, bo to jest spasowane na miarę, także ja sobie nagrzeję łożyska, zamknę silnik i będę kontynuował.
Pamiętajmy, żeby zawsze sobie przed zamontowaniem tego wszystkiego nasmarować olejem te wszystkie powierzchnie, które będziemy montowali, żeby nam to gładko weszło. Ja celowo nie montuję uszczelniaczy teraz, tylko będę je montował na końcu, żeby nie było problemów z podwinięciem się uwargi w uszczelniaczu lub coś, czegoś podobnego, prawda? Także dobra, ja tu sobie nasmaruję kapkę oleju, zawsze można tutaj sobie pyknąć, rozprowadzić po tym czopie wału, tak samo jeśli chodzi o wałek zdawczy, wałek pośredni, no i oczywiście wałek dźwigni zmiany biegów i wałek wybieraka. Tak przygotowany silnik możemy spokojnie zacząć zamykać. Jak widzicie, silnik zamknąłem. Słuchajcie, taka moja, nie wiem, rada, podpowiedź, uwaga. Nie uczcie się, że wszystko pójdzie lekko, słuchajcie, bo nagrzałem sobie karter, mimo to silnik też do końca mi nie wszedł. Musiałem to dociągnąć tutaj śrubami, przez co, jak widzicie, docisnął się wał, ale jest na to sposób, nie martwcie się. Ja wiem, że będzie teraz za chwilę fala hejtu i wszyscy fachowcy, którzy gdzieś tam coś zobaczyli, wyczytali, powiedzą, no ty po zamknięciu tego silnika powinieneś ten wał mieć luźno, on powinien się obracać. Powiem wam prosto, gówno prawda, naprawdę, nie wszystko jest tak proste, jak czasami to widać na filmie. Ja ten silnik zamknąłem, troszeczkę nie do końca mi się domknął, bo zanim docisnąłem to łożysko, już się zacisnęło na wale korbowym, dlatego je zawsze smaruję, żebym mógł to wszystko dociągnąć, a potem ewentualnie biorę sobie młotek. Delikatnie, moi drodzy, ale naprawdę delikatnie, z jednej strony sobie możemy puknąć tutaj. I zobaczcie, wał już się obraca. Już się rozblokował, jest wszystko ok. Z drugiej strony też go lekko przesuwamy. Ja wiem, za chwilę też posypie się albo poleje następna fala hejtu, że ja teraz scentrowałem wał, że czop się przesunął. Słuchajcie, nie opowiadajcie takich bzdur ani bajek, bo żeby przesunąć czop w tym wale, trzeba nacisku co najmniej 12 do 20 ton. Tak samo jeśli chodzi o czop wału korbowego na stopie korbowodu. Także przy takim niskim uderzeniu, słabym, to jest delikatne przesunięcie wału korbowego, a nie walenie z całej siły młotkiem, jakbyście to zrobili i rozwalali ten wał, chociaż powiem wam też, nie do końca byłoby łatwo to tak zrobić. Dobra, także tak jak mówię, nie zawsze jest tak prosto, zawsze są jakieś problemy podczas pracy. Pamiętajcie, najważniejszą rzeczą dla początkujących: na początku złóżcie sobie ten silnik, zamknijcie go sobie bez wału korbowego, który tutaj naprawdę jest bardzo spasowany, po to, żeby zrobić suchy test skrzyni biegów, żeby sprawdzić, czy wszystkie biegi nam pracują, czy się przełączają. Ja akurat to już znam na pamięć, więc ja tego nie robię, wiem, że to będzie działało. Wy zawsze sobie to róbcie, będziecie wtedy wiedzieli, że po prostu jest to dobrze zrobione. Na końcu montujcie wał i zamykajcie silnik. Moi drodzy, jak widzicie, tutaj się stosuje masę uszczelniającą lub silikon, cokolwiek, do motoryzacji, żeby zamknąć. Nie ma tutaj uszczelki. Może ktoś też się doczepić, że ja na silikoniarzy narzekam, no ale niestety, to jest taka konstrukcja silnika, którą zamykamy na takich komponentach. Ok, żeby się tyle nie nagadać, przejdziemy teraz do montażu sprzęgła i wszystkich elementów od strony sprzęgła. Moi drodzy, i doszliśmy do takiego momentu, gdzie znowu nasuwało się mnóstwo pytań odnośnie montażu uszczelniacza w silniku AM6, ponieważ ktoś tam powiedział, że w niektórych silnikach niektórzy montują uszczelniacz w ten sposób, to znaczy gumkami w tą stronę. Z czego to się bierze? Więc tak, moi drodzy, jeśli mamy silniki AM6 i mamy oryginalny jego uszczelniacz, jest on dwuwargowy, więc jest odwrócony w ten sposób, bo z obu stron ma sprężynki. Ja założę jednowargowy, który też będzie pracował, będzie uszczelniał. Nic się nie stanie, będzie naprawdę dobrze, żeby nie przesadzać, moi kochani. Bez spiny. Także o co chodzi z tymi uszczelniaczami? Jak je zakładać w końcu? Tak czy tak? Moi drodzy, uszczelniacze zawsze zakładamy zaporowo, to znaczy do strony łożyska. Dlaczego? Dlaczego? No dlaczego? Odpowiedź jest prosta na to pytanie.
Jak wiecie, silnik dwusłowy wypracuje górą i dołem. Komora korbowa bierze czynny udział w pracy silnika, ponieważ tutaj jest zasysana cała mieszanka. Wytwarza się tak zwane płukanie silnika, dlatego że te wszystkie płyny, to znaczy płyny, mieszanka paliwa z olejem, kiedy tłok idzie na dół, wzrasta tutaj w komorze korbowej ciśnienie i automatycznie przez te otwory tutaj z założyskami, jak widzicie, nie widzicie, teraz zobaczycie, przez te otwory jest wtryskiwana pod ciśnieniem do komory spalania. Dlatego mamy kanały z boku cylindra, żeby ta mieszanka mogła sobie tam swobodnie wpłynąć. Jest sprężanie i jest spalanie wtedy. Jest wybuch i praca silnika. Dlatego, moi drodzy, gdybyśmy tak założyli ten uszczelniacz, a już był taki przypadek, ktoś do mnie pisał maila, że silnik mu wariował, nie potrafił wolnych obrotów ustawić, no i miał rację, bo w tym momencie, jeśli było ciśnienie na dole, to ten uszczelniacz ma tendencję do otwierania się, moi drodzy, mimo to, że ma sprężynę. Jeśli damy w ten sposób i będziemy mieli napór ciśnienia z tej strony, będzie działał jak tłok i zacznie się domykać, dociskać ten uszczelniacz, więc mamy mniejsze prawdopodobieństwo przecieku. To samo dotyczy uszczelniacza z lewej strony, bo zawsze jest zaporowo zamontowany. Dobrze, ja zamontuję teraz uszczelniacz tutaj od tej strony sprzęgła. Zawsze taki uszczelniacz wystarczy, że wciśniemy, moi drodzy. On na pewno nie wypadnie, uwierzcie mi. Wciskamy go na równo z tymi krawędziami tutaj. O, tak. Może tak pół milimetra poniżej, żeby wałki nam tutaj nie tarły. Potem zakładamy taki pierścień, zobaczcie, taki o-ring gumowy jest w tym miejscu, ten pierścień ma takie miejsce na ten o-ring. Wyczyszczę i wam pokażę. M6 jest taki troszeczkę fajnie sfazowany, że fajnie wchodzi. O, z dwóch stron zresztą ma te pierścienie. I ten pierścień uszczelnia nam między łożyskiem a tym wałkiem, więc możemy śmiało go tutaj sobie wcisnąć. Nasmarujemy troszeczkę sobie olejem ten pierścień. O, żeby miał poślizg. Żeby nam się gdzieś coś nie podwinęło, nie zatarło, jak go uruchomimy. W środku też zresztą. Lekkim obrotem wciskamy na miejsce. I wszystko nam leży. Zobaczcie. Elegancko, ładnie się obraca. Pamiętajcie, ten pierścień tam powinien być. Żeby przypadkiem nie silnik nie miał jakiegoś lewego powietrza, oleju, chociaż to jest tak ściśnięte, ale gdzieś tam przez ten klin może pociągnąć albo coś takiego. Także pamiętajcie, że najlepiej gdyby to było. Dobra. Następną rzeczą, która jest, to są zębatki tutaj napędzające. Pamiętacie, jak mówiłem kiedyś w innym silniku M6 o znacznikach wałka wyrównoważającego. Zobaczcie, tu mamy taką kropeczkę, taki znacznik. O, widać to dokładnie. Żeby sobie założyć to koło tym znacznikiem do góry, pamiętacie? To koło pasuje w obie strony. Ale lepiej, żeby tym znacznikiem było do góry. Zakładamy sobie na wał korbowy. Teraz sobie założymy klin, który powinien nam wejść, jeśli tu nie jest nic skiereszowane. Potem mamy zębatkę, która napędza nam kosz sprzęgłowy. O, pięknie. Pięknie, aż połamięknie, ktoś to kiedyś tak powiedział, moi drodzy. Sorry za taki kolokwializm. No i oczywiście nakrętka. Nakręcamy nakrętkę, widzicie. Potem dokręcamy kluczem pneumatycznym. Oczywiście nie trzeba stosować tu żadnych klejów, nic takiego, to jest samokontrująca nakrętka, nie odkręci się. Teraz montaż wałka rozrządu, przepraszam, wałka rozrządu, co ja gadam, przepraszam, wróć. Montaż zębatki wałka wyrównoważającego. Jak to najlepiej założyć? No, ja już to kiedyś pokazywałem, pokażę to jeszcze raz. Oczywiście zawsze używamy oleju, tutaj też to łożysko olejem sobie mykamy. Okay. Zakładamy sobie w ten sposób, że o, zrobię zoom, żeby nam znaczniki się pokrywały. Na kole wałka wyrównoważającego mamy dwie kropki,
na wałku od wału korbowego mamy jedną kropkę. Oczywiście wkładamy sobie, żeby te kropki się zgadzały, żeby ta jedna była między dwiema kropkami. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, dlaczego te zęby są skośne. Po to, żeby ciszej pracowała przekładnia. Zęby proste bardziej hałasują. Zakładamy sobie wałek, zębatkę na wałek, przepraszam. I teraz obracamy sobie wałkiem, to jest specjalnie zrobione, moi drodzy, tak luźno, żeby sobie to potem obrócić i dopiero wtedy zaaplikować klin, kwadratowy klin. Klin wchodzi bardzo ładnie, podkładka. Gdzieś tu była nakrętka. Widzę ją. Okej. No i wszystko dokręcamy oczywiście. Okej. Dokręcone. Teraz pozostało nam zamontowanie kosza sprzęgłowego i reszty osprzętu. Moi drodzy, montaż kosza sprzęgłowego. Pamiętajcie o wszystkich podkładkach. Tutaj są dwie podkładki pod koszem, jedna stalowa, a druga stalowa jest taka specjalna, sprężysta, moi kochani. Już wam powiem po co. Po to, żeby luz kosza, który tam musi być zachowany, nie hałasował. Więc musi być taka podkładka sprężysta, taka koronka, zobaczcie. Taka wypukła i ona się tutaj dopasowuje i niweluje te wszystkie niedogodności. Oczywiście wewnętrzną, wypukłą stroną do podkładki tej metalowej zakładamy. Oczywiście kolejność znacie. Tarcza, przekładka, tarcza, przekładka, tarcza, przekładka, tarcza, przekładka. Kładka i znowu tarcza, no i na końcu cały docisk, który trzeba spasować, żeby nam tutaj dobrze leżał. Czyszczę lekko. Z tym, że przedtem, pamiętajcie, moi drodzy, musimy zamontować jedną ważną rzecz. Trzeba tutaj zamontować uszczelniacz, który ma być w tym miejscu. Ja go właśnie tutaj włożę. Wciskamy sobie, o tak, fajnie. Uszczelniacz założony, pamiętajcie, że pod sprężyną i nad uszczelniaczem musi być ta blacha, która będzie go osłaniała, żeby nam się tam nic nie pokaleczyło, moi drodzy. Teraz rozpierak docisku, o, sprzęgła. I teraz dopiero możecie założyć, moi drodzy, resztę sprzęgła, to znaczy popychacz pierwszy, ten długi, już wam pokazuję, jak to wygląda. Tu mamy pierwszy długi popychacz, proszę. Ja tu trochę oleju sobie pyknę w dziureczkę, żeby było łatwiej, bo kto smaruje, ten jedzie, tak. Ok, pierw długi. Potem, moi drodzy, mamy ważną rzecz, o której musicie pamiętać. Nie możecie jej przeoczyć za nic w życiu, bo mogą się zacząć problemy ze sprzęgłem. Sprzęgło może działać prawidłowo przez jakiś czas, ale potem mogą zacząć się robić jaja. Mianowicie, o czym ja mówię? Mówię o kulce takiej małej, która powinna między wodzikami być. Teraz popychacz kolejny, ten krótki, z takim grzybkiem. I mamy komplet. Sprawdzamy sobie profilaktycznie, czy nam to działa. Naciskając, o, sprzęgło działa, jest ok. Dobra, teraz możemy zamontować docisk sprzęgła, to znaczy tą górną pokrywę. Moi drodzy, jedna taka rzecz, tu jest znaczek, bo ona nie pasuje tak jak w Hondzie CR w każdą stronę. Jest strzałka na tym docisku i taka czarna kropka, widzicie ją? Jeśli to tak zrobicie,
już macie sprzęgło ok. Dobra, teraz zakładamy sprężyny z śrubami. Dokręcamy. I oczywiście dokręcamy. Jeśli robicie to śrubokrętem, róbcie to na wyczucie. Praktycznie możecie ręką do oporu, bo ręką nie przekręcicie tego gwintu. Także... ok, wystarczy. Teraz znowu przyszedł moment na kolejną rzecz, moi drodzy. Sprawdzenie luzu tutaj na sprzęgle. Żeby ten luz nie był za duży ani za mały, bo wtedy to sprzęgło nie będzie nam sprzęglało odpowiednio. Ok, jest w porządku. Ja bym to tak zostawił. Dźwignia mniej więcej w tym miejscu. Jest dobrze. Także jest spoko. Mogę zamykać prawą stronę silnika. Przygotowałem już dekiel. Znowu taka moja podpowiedź, moi drodzy. Jeśli koło pompy chodzi bardzo lekko, jesteście w stanie go rozpędzić i się dalej obracać, będzie z własną siłą rozpędu, wtedy uszczelniacz jest do wymiany, cały, najlepiej cały zestaw naprawczy pompy wody wymienić. Tutaj ma takie wyczuwalne opory. Jeśli ta pompa wody ma wyczuwalny opór, to znaczy, że jest szczelny uszczelniacz. Nic lepiej tutaj nie ruszać, nie dotykać, nie wymieniać. Na pewno będzie trzymało. Tyle jeśli chodzi o to. Dobra, możemy teraz montować tą pokrywę. Oczywiście uszczelkę na sucho, bez żadnych silikonów, moi drodzy. Żadnego wariactwa. Na spokojnie i będzie ok. Pokręcimy sobie lekko wałem, żeby nam się spasowały tutaj zębatki. O tak. W ten sposób. I dekielek sobie leży, wszystkie wałki się napędzają. Jest ok. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. W aplice Classic mamy taką dodatkową osłonę tutaj tego silnika na sprzęgle. Ja to tak na razie włożę profilaktycznie, moi drodzy. I w trzech miejscach są dłuższe śruby zamontowane, więc te śruby na końcu będziemy dokręcali, jak już założymy ten dekiel. To są takie specjalne dystansujące tulejki, które normalnie z normalną siłą dociągną ten silnik. Ja je tak profilaktycznie włożę, te śruby, żeby ich nie zgubić. Te śruby też dokręcamy, moi drodzy, dosyć mocno, ale z wyczuciem, żeby nie przekręcić gwintu, wiadomo. I będzie wszystko ok. Jak widzicie, silnik już włożyłem, uzbroiłem już cały motor, nalałem płyn chłodniczy, olej, już go uruchomiłem, ten silnik naprawdę, uwierz mi, odpalił od strzała, a pokażę wam, jak on chodzi. Silnik jest ciepły, także mogę go przegazować śmiało, bo już wcześniej pracował. Bardzo ładnie chodzi, trudno pracuje, moi drodzy, wszystko jest elegancko. Także jeśli film się podobał, oczywiście łapki w górę proszę. Macie pytania, macie link do maila pomoc@sklepmyślnikczęści.pl pod filmem, moi drodzy. Już nie nagrywałem zakładania cylindra i tego wszystkiego, bo to o tym już film jest, także ja troszeczkę skróciłem ten film, bo naprawdę nagrywanie takiego filmu troszeczkę, wiecie, to jednak czasu pochłania, ale ja niestety nie mam czasu, mnóstwo pracy, więc muszę się wywiązywać. Myślę, że ten film wam się przyda, moi drodzy, jakoś to starałem się szczegółowo wam pokazać. Myślę, że będziecie zadowoleni przy składaniu waszego silnika. Takie porady, myślę, że będą cenne. Moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie o dzwoneczku koło przycisku subskrybuj, żeby dostawać wszystkie powiadomienia. Pozdrawiam was serdecznie.